Witam, witam. Dzisiaj w Czernobieli. Nawet całkiem mrocznie to wygląda. Ale nie krajobrazem będziemy się dzisiaj raczyć, a wpuszczaniem nowych koleżków. No już troszkę sobie posiedziały i trzeba teraz je zacząć przyzwyczajać do wody. Temperatura już wyrównana. Wypada. O. Cicho już tam. Czujka zalania mi zadziałała. O. Wyparta, sucha, jest ok. Zawsze tak zawiążą, bardzo dobrze zawiążą, że o. Trzeba się wspomóc nożyczkami. Śliski mokre. Dobrze wiążą te worki. Samo się prawie rozwiązało w tym momencie, czyli powinno być ok. O, i teraz będziemy przyzwyczajać je do wody przez jakiś czas. Niedługo zakolegują się ze swoimi nowymi kolegami. No, a to tak w ramach, że tak zażartuję, walki z azotem w tym akwarium. Zamiast zmniejszać populację, to człowiek jeszcze, kurde, poszedł do sklepu po PO4, bo byłem sobie nowe PO4 dokupić. No, a wrócił z rybami, nie? Straszne to jest, straszne normalnie. Aż sam sobie zobaczyć nie mogę. No, ale małe ryby to dużo chyba tu nie wniosą. Poza tym sprawdzałem też, czy mi karma daje. Tutaj jest karma, proszę, aż nasypałem karmy, to już chyba czwarty czy piąty dzień się kisi. Wczoraj sprawdzałem paskiem JBL-a, no tego azotu tutaj jakoś za bardzo nie przybyło. Ja jeszcze poczekam ze dwa dni i zobaczę, co z tego wyjdzie. I sprawdzę kropelkowymi. Bo to też wychodziłoby na to, że ta karma jak podnosi, to naprawdę niedużo. A różne karmy sypie. Taką mieszankę mam. Zaraz. Gdzie ja to mam? O. Sypie takie różne karmy. Razem to są drobne, podobne ziarnistości granulat. I do karmnika automatycznego. O, tutaj. No i sugerowano mi, że to od karmy też ten azot. No ale no, na razie w tym z banuszku nie wygląda na to, żeby tam drastycznie przybyło azotu, a przecież jak tam mało wody jest, a jakie to duże akwarium jest. Nie ma roślin w tym kubeczku i
to które jeszcze ten azot by tam mogły niwelować. No ale generalnie to też nie wiadomo, czy to dobre sprawdzenie, bo tam znowuż nie ma bakterii, które, bo może tam się wydziela w tym kubku azotyny. Tak. I one dopiero są przerabiane na azotany. Może to nie jest dobry test. No musiałbym może tam pierwszy jeszcze sprawdzić sobie właśnie te pochodne. Zabierzemy sobie trochę wody stąd. Żeby było miejsce na dolewanie tej z akwarium. O, już jeden chętny chciał się załapać na przeprowadzkę. One tutaj do żarcia się już pchają. No wypadł. Głupiki pod tym względem fajne są, bo są bezproblemowe. A, teraz nie mogę tego kubka zamoczyć, to muszę go wypłukać, bo nie chciałbym go w akwarium moczyć, żeby nalać wody akwariowej teraz. Ok, kubek wypłukany. Jedna miareczka i sobie poczekamy jakiś czas. No w sumie mam te testy na te azotyny i na te amoniaki. Mógłbym sobie potem zmierzyć, bo na pewno tutaj powinno tego być w brud. No ale niestety nie zmierzę, czy pokarm mi tutaj azot robi, bo jeżeli robi to nikłe ilości, bo mówię, w paskowym testem sprawdzałem, to tam mi się praktycznie nie zabarwił. Tam minimalnie, ledwo dostrzegalny jakiś tam odcień, to tam może z 5 przybyło, gdzie na takim kubku, a porcję karmy dałem no prawie tygodniową, że tak powiem, no to tam powinno być alarmująco azotu. Tak więc karma sama chyba azotu za dużo nie daje. Prędzej, nie wiem, amoniak też może dawać? Chyba też nie. No, amoniak to ryby produkują. A azotyny, może po rozkładaniu to azotyny się tworzą i dopiero bakterie robią z tego azot. No to mógłbym te na azotyny zrobić sobie test ciekawości. Ale tego już nie potrzebuję się przekonywać, no bo z drugiej strony ja tu zawsze mam w akwarium zerowe te wartości i amoniaku i azotynów, tylko azotane, tak? NO3 mnie najbardziej tutaj rośnie. No dobra. Niech się tam kolegują, będzie większe statko, będzie przyjemniej patrzeć na to akwarium. Takich różnistych, jak chochlą zagarnęli, takie się złapały, takie brałem, mówię, tylko byle nie samice. Ale mówią, że same samce tam mieli wyselekcjonowane, no to okej. Okay. Powinno być gitara. Będzie większe przedszkole, będą się lepiej ze sobą bawić. No one dużo życia wprowadzają w akwarium, ciekawie się na nie patrzy, fajne kolorki mają. Także są bardzo ozdobne. Zresztą głupiki to kult, kultowa rybka, więc nie może tego zabraknąć. A endlerków nigdy wcześniej nie miałem. Dopiero teraz, jak się znam, powrót zająłem akwarystyką od tych 2-3 lat. No to już się zdecydowałem na endlerki. Bo też fajne rybki. Chciałem neonek dokupić, ale
Simulansów oczywiście, ale nie było, bo teoretycznie te moje to są simulanse, ale tak co niektóre to chyba są jako zwykłe, bo ten czerwony pasek na z tyłu już niektórym wyszedł. Chyba, że wszystkie symulanse jak dorastają, to mimo wszystko dostają tego czerwonego paska. Kto wie, nie wiem, nie mam z tym doświadczenia, to trudno mi się tutaj ustosunkować do tego. Ale generalnie na zielono coś tam zależy, pod jakim kątem się patrzy na nie, to na zielono te paski czasem się świecą. Ale to trzeba tak jakby patrzeć lekko z góry i wtedy one dostają zielonej barwy, bo jak się patrzy tak centralnie z bokowca, no to te paski potrafią, to najczęściej widzi się jako zwykłe niebieskie. Ok, to pauza. I przed następną dolewką może coś tam odpauzuję na chwilę. A co do tych korzeni, to ktoś mnie się tam pytał, co to za korzenie. Przyznam, że osobiście nie pamiętam, nie znam tych nazw, ale będąc dzisiaj w sklepie, tam gdzie je kupowałem, zapytałem się przynajmniej o taki. Nie wiem, czy tamten jest identyczny, bo tak jakby trochę z odcieniem i trochę to inaczej wygląda. Ma takie nawet jakieś centki, czy jak to tam nazwać, takie ciemniejsze plamki. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Nie jest taki jednolity, tylko ma takie ciemniejsze akcenty. Plamkowate, coś jak lotos, czy żabienice niektóre, tak? On ma takie podobne. Nie wiem, czy to tylko tak okorowane źle, czy to taka właściwość, że to drewienko rzeczywiście. O, tam widać tu wyraźnie na tym kawałku. Takie brązowsze akcenty, ciemniejsze. Tylko przy tym ZOMie to wszystko kolor zmieniło. O, może tak. O, teraz widać takie fragmenciki. O tu. To może być, może troszkę inny jest, nie wiem, ale ten to niby Red Moor, ale i tak mówili, że różnie są prawdopodobnie też nazywane te korzenie, więc nie jest to jakaś pewna nazwa. A druga sprawa, że jak widać fajne są, bo praktycznie jak dla mnie fajne są, bo praktycznie żadnej farby nie puszczają, że tak powiem, tak? Nie wiem, czy jakieś garbniki do tej wody się dostają, ale na pewno nic z tych garbników, które by coś barwiła. Generalnie, gdyby jakieś barwniki szły, no to by zaraz woda zrobiła się, wiadomo, herbaciana. A one już tutaj z tydzień czy dwa zanurzone. I nic. I ciekaw jestem, czy to właściwość jest właśnie tych korzeni jako takich, tego drewienka, czy po prostu one tak są dobrze spreparowane już przez producenta, że wymoczone, aż te barwniki wszystkie puściły, wypłukały się. No ciekawe, ciekawe. Czy to po prostu no, taka natura tych korzeni, bo one są, to drewno samo w sobie jest bardzo, bardzo twarde. Może z tego powodu to po prostu nie puszcza barwy do wody. No tak gwoli uzupełnienia, bo ktoś tam mnie pod filmem się pytał, co to za korzenie. No to prawdopodobnie Red Moory. No, może dlatego takie trochę red są, nawet w kamerze jeszcze bardziej red niż w naturze. Ten jest na pewno jaśniejszy red, a ten ma red, czyli jakby tą niby czerwień wyraźniejszą. Aczkolwiek dla mnie to oczywiście żaden z nich nie jest czerwienią. To jest taki ciemny brązo-pomarańcz. A tutaj tak troszeczkę jaśniejszy brązo-pomarańcz. Ok.
Okej, dolejemy kolejną miarkę. I niech się dalej przyzwyczajają. No, w czasie, gdy tam jeszcze się ryby przyzwyczajają, ale już możemy pyknąć kolejną miarkę. Do przyzwyczajania się ryb, no, jak ktoś pamięta mój ostatni film, wspominałem o Aleksie i tych jego przysłonach do tego Chihirosa. I co się okazało? Dzisiaj, żeby było taniej, zawieszki, linki hamulcowe, będę kombinował z zawieszkami, zamiast tych drucików, co tam są. Także mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało. Linka stalowa, jaka jest, taka jest. Nawet nie zapytałem, kurczę, kolegów tam w sklepie rowerowym. Ale to wygląda na nierdzewkę. Mam nadzieję, że to wziąłem nierdzewkę. Zapomniałem zapytać. No i obiecałem, że nie będę dawał za takie osłony do lampy 170 zł, tak jak podał Aleks na swoim filmie ostatnim. Ciekawy, fajny film, co mnie właśnie zachęcił do i zmotywował do zrobienia tych moich uchwytów do lampy. O, tych tutaj, które wiszą na razie na takim druciku. No, słabo to ostrzy, nie będziemy tutaj kaleczyć oczu waszych i naszych. No ja se z tym, tak jak mówiłem, poradziłem przechyleniem lampy, bo ta lampa to, o kurde, nie chce mi wejść. No, jest przechylona. Czekaj, ja to złapię poziom akwarium telefonem. O, to widać, jak jest przechylona w kierunku obserwatora. To już mnie nie razi. No i żeby dotrzymać słowa, no to nie mogłem tych osłon zastosować, bo obiecałem, że tyle nie dam. Tak więc niestety, ale słowa nie złamałem. Osłony są, no bo rzeczywiście na tym jego filmie było widać, że są bardzo fajne, estetyczne. Ale słowa nie złamałem. 165 zł. 165 zł, więc nie 170. Więc nie 170. No już pokazywał szczegółowo, nie będę, bo wiadomo, pokazał to ładnie Aleks wszystko. No, może tych szczegółów nie pokazywał, jak to jest tutaj z profila. O, to jest ta część, co haczy się o to żebrowanie na lampie. No i będę się zastanawiał, czy wyprostować to przechylenie i dać je z przodu. Na razie kupiłem po to, żeby eksperymentalnie dać je z tyłu. Dobrą stroną zakładam, chyba dobrze. Żeby dać je z tyłu, żeby od tej ściany tak się nie odbijały. Jest ta, odblask ten też jest. A, no będę musiał przerobić te swoje osłonki, podwieszki. Ale co, za długie to jest?
No tak, bo widocznie te osłony mają wystawać poza lampę. Zobaczę tu z tej strony. I muszę tu przeszlifować, bo tak, to są za długie. Chyba, że coś nie tak zakładam, bo nie trenowałem, przyznam szczerze. No, mam nadzieję, że nie spadnie. Pokażę, o co mi chodzi. Tu jest na równo z lampą, jak widać. Albo i nie widać. Tu jest na równo z lampą. A tutaj centymetr za długie. I teraz muszę spytać się Aleksa, czy u niego tak samo te osłonki wystają poza. Bo nie chciałbym ich obcinać, tylko w takim razie będę musiał przyszlifować sobie te swoje uchwyty, tak żeby wpuściły tutaj, bo tutaj tak się niepewnie teraz to trzyma, żeby wpuściły te osłonki. Także widzicie, jak z DIY, jak ktoś się upiera na DIY, czy tam DIY, jak to się tam wymawia, no to rzeźby zawsze trochę jest. Niestety. I z tym trzeba się liczyć. No, ale okej. Z tym sobie poradzimy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzeba pilnik w rękę będzie wziąć. A na razie niech sobie to powisi. O tak. Też fajnie. Dobra, w międzyczasie dolewka i pauzujemy. A tak trochę prywaty do Aleksa, jakbyś tam mógł pokazać te narożniki, jak to się schodzi, jak to jest rozwiązane z tymi przysłonami, te uchwyty. Żebym sobie mógł podpatrzeć, co tutaj bym musiał wykombinować, bo tam są tak i tak. I pewnie ten rowek jeden czy dwa są. Jeden tu jest potrzebny. Są, no to tu wystarczy, jak sobie lekko zeszlifuję, będzie ok. Dobra, nie kłopocz się. W razie, gdybyś oglądał ten film, to nie kłopocz się. Chyba to delikatne liźnięcie pilnikiem i sprawa będzie załatwiona. Aluminium to nie problem obrobić. I powinno banglać. Aha, miałem sprawdzić sobie jeszcze, czy to coś widać. Że one coś zmieniają, ale nie bardzo to. Nie, ja nie widzę wpływu tej osłony na to światło, które miałoby się odbić. Miałoby się odbić i więcej wpaść do akwarium, ale jakoś nie widzę tego wpływu. Za bardzo. No może minimalnie coś. Gdyby to było odblask nie z takiego srebrnego matu na plastiku, a z jakiegoś niklowanego blaszki, czy czegokolwiek, nawet plastiku niklowanego, to może byłby ten efekt bardziej wyraźny. No ale głównie załóżmy, że to bardziej chodzi o osłonę oczu, bardziej niż odbicie tego światła do akwarium. A, troszkę czasu upłynęło, to możemy jeszcze dolać z pół. I czekamy dalej.
Także no niestety, trochę jeszcze tu pokombinowałem z tymi osłonami, ale rzeczywiście są za długie, bo już myślałem, że może za długie są, bo ta osłonka mi się wysunęła czy coś, ale nie. Są znaczy za długie, one są dobre, tylko na te moje uchwyty są za długie. W międzyczasie trochę znowu zrobimy miejsca na nową wodę. Dobra, już nie będziemy płukać. Ale podobają mi się, są estetyczne, faktycznie. Na pewno tych pieniędzy warte nie są, tym bardziej, że te 170 razy 2 trzeba by wydać na taką lampę. No to kupa siana. Ale jest ta estetyka, wykonanie fajne, to tutaj nie można zarzucić. Mogą się podobać te osłonki. Ta lampa też troszeczkę wtedy jakby charakteru lepszego nabiera. Ciekawiej to wygląda. Jednak z tą ceną to trochę zaszaleje. No cóż. Takie czasy. Konkurencja jest za mała, żeby te ceny się u nas unormowały. Ci producenci lamp, że tak powiem, no, są chyba zacwani. Nawet ci, tym bardziej ci chińscy, tak? Wiedzą, że se mogą pozwolić i nic na to nie poradzimy. A mieć się chce. No i oni to wykorzystują. Jak ja miałbym tutaj rzeźbić faktycznie te przysłony, tak jak do fluwala, które no z daleka to jeszcze fajnie wyglądały, z bliska to już niekoniecznie. No to tu już postanowiłem, że rzeczywiście warto, tak jak Alek wspomniał. Chciał, to kupił. No ja podobnie, chciałem, to kupiłem. I tak się będę zastanawiał jeszcze, czy dokupić tą drugą. Drugi komplet na tył, czy nie, to już kwestia czasu. Zobaczymy. Trzeba się przyzwyczajać i zobaczyć, czy wystarczy to z jednej strony, czy będzie potrzeba. No bo jednak to światło... Ujojoj, się uderzyłem. To światło jednak tam jest jasno. Jasna ta ściana się robi z tyłu. I mimo, że to już nie są to, co diody, to gdyby ją przyciemnić, a ja spróbuję to pokazać może inaczej, tak? O, to też chyba lepiej, nie widzę teraz telefonu, później to obejrzę, ale też chyba lepiej oko skupia się na akwarium, kiedy ściana jest ciemniejsza, niż teraz, kiedy jest jaśniejsza. No, to może jeszcze inaczej to pokażę. O. Założę te osłony z tej samej strony. Ok, mam nadzieję, że nie spadnie. I teraz no widać, jaka ściana jest jasna. Niektóre lampy, jak ludzie wieszają wyżej, to w ogóle mają strasznie jasną tą ścianę z tyłu. Ale jak zrobimy tak, to już jest trochę inaczej. Tylko tu pewnie też mimo osłony i tak świeci, nie widzę tego teraz, aparat za daleko, i tak świeci w aparat, ale ja wolę jednak tą ścianę ciemniejszą, więc no niestety, ale prawdopodobnie skuszę się na drugi komplet. No, zobaczymy. Tak więc na razie to u mnie jednak wyląduje z tyłu. Dzisiaj jest czwartek. Jutro piątek, to jeszcze zdążę to wziąć do pracy i sobie te swoje objemki przeszlifować. Okay. Jeszcze je sobie przeszlifuję.
i wyrównam ten kąt, żeby ona już pod kątem nie patrzała w dół. No bo teraz to niestety, ale ten efekt jest zepsuty, bo jednak ciężkie one są i... No, to niestety będzie wymagało korekty. No, ale jak to mówią, jest zabawa. Jest fun. No, jeszcze co tam? Może się pochwalę. Kupiłem jeszcze bakterie Sihema. Także mam teraz bakterie trzech producentów. Sihema, Mikrobe i jakieś tam jeszcze jedne, zaraz sprawdzę. Znalazłem. Aquaforestu jeszcze kupiłem sobie bakterie dla urozmaicenia i te wspomniane Mikrobe Light. No tak o to chodzi bardziej, żeby to mieć te różniste szczepy, chociaż powiem szczerze, że nie sprawdzałem. Muszę sobie poczytać, jakie gdzie tu szczepy są, czy one po prostu nie są te same. O ile w ogóle będą tutaj wymienione, to druga sprawa. No ale nawet tak w ciemno zakładając, to chyba identyczne we wszystkich trzech nie będą. Choćby z wyglądu. Tutaj o, widać jakie błotko. Tutaj prawie przezroczyste. To wygląda. Plus taki miąższ. Lekko brązowawy. A tutaj to jeszcze nie otwierałem. Nie chcę otwierać. Nawet nie wiem jakie to jest. W środku. Sihema. No wiadomo, im bogatsze szczepy będzie to akwarium, te złoża będą zaszczepione w bardziej różnorodne szczepy, no na logikę wydaje się to lepsze. Chyba, żeby odpukać, zaczną mi się robić problemy. No to wszystko będzie widać najwyżej. Co z tego wyjdzie. Na razie jakoś to się kura. Nie będziemy robić reklam. Starczy. To ja pauzuję i chyba zacznę zaraz myśleć o wpuszczaniu ryb, ale jeszcze chwilę poczekam. Tak jeszcze w międzyczasie sobie siedząc, czekając na tą aklimatyzację gupików, tak się zastanawiam nad tym korzeniem z lewej strony w narożniku. Czy też nie spróbować takiej opcji odwrócić go niż jest, czyli tym pieńkiem w dół. Skoro namóg, to powinien się dać odwrócić, powinien tak leżeć tym pieńkiem na dół, a tymi, nazwijmy to, grabiami, które ma, tak sobie wtedy by odwrócony, o tak odwrócony, by sobie tu przy przedniej szybie leżał i tam przykrywał część takich niższych roślin tymi korzeniami swoimi. Czy to też nie byłoby fajne, bo o co chodzi? Bo albo bym go chciał dać wysoko, tak żeby nie przeszkadzał roślinom rosnąć, czyli pod powierzchnią, tak jak planowałem pierwotnie. No, można spróbować też pionowo, tak jak mi tam jedna widzka podpowiadała. Też ciekawe rozwiązanie, bo by wystawał nad wodę wtedy i można by go tam też ciekawie zaaranżować, nie mówię, że nie. Bo ten bym chciał jednak zostawić w podobnej formie jak jest, bo to robi klimat. A ten może by lepszy klimat robił albo w tej pionowej pozycji, albo w takiej odwrotnej, gdzie taki lekki mostek jakby robi, że pod nim te ryby mogłyby pływać. Tu przy przedniej szybie roślin prawie nie ma. Znaczy są, ale bardzo niskopienne, to mogłyby sobie pod nim jakoś egzystować. Może też byłoby ciekawie.
No muszę się w ten weekend pobawić i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Okej, można dolać następną porcję wody. I jeszcze poczekamy. Ale teraz takie mnie olśniło, takie małe zjawisko, że tak powiem, bo tą wodę z woreczka to sobie jeszcze wziąłem paskiem, próbkę zbadałem. Ale to tak się zastanawiam, jaki jest sens aklimatyzować te ryby, skoro one pływały sobie w jakimś sklepie małym zbiorniczku takim, nie? Niewielkim, tam nie wiem ile tam mogło być, 25 litrów powiedzmy, pi razy drzwi, może mniej. Ale pracownik wody nabierał nie z tego akwarium, do tego worka, nie z tego akwarium, z którego wyłapywał te ryby, tylko z akwarium, w którym były rośliny na sprzedaż. Bo tak chciałem zobaczyć właśnie, jakie parametry są mniej więcej wody w tym akwarium roślinnym, żeby zobaczyć, bo tam ładnie rosną te rośliny, jak to odbiega od moich parametrów, czy tam moje odbiegają od tamtych parametrów. No i takie nagle olśnienie, no kurde, przecież on wyjął z innej wody, zupełnie z innego akwarium te ryby, a wrzucał do wody, do woreczka z wodą wziętą z innego akwarium. Masakra. Tutaj to teraz. I co ciekawe, zauważyłem to dopiero teraz, ale tak się, jak sobie przypomniałem, dzieje się za każdym razem. Biorą wodę z dużego zbiornika, nalewają do woreczka, a podchodzą do zbiornika z rybami, które sobie wybieramy i chcemy kupić, i łapią te ryby i wrzucają do tej wody. No, czy te parametry jednej i tej wody byłyby identyczne? Tak cholera chyba nie sądzę, nie? No, ale jakoś to się widocznie im sprawdza, bo nigdy nie mogłem narzekać na ryby. Zawsze fajne, zdrowe, dlatego tam kupuję i tylko tam ryby. Ale takie, wiecie, taki myk mi teraz olśnił mnie, nie? Że oni tak robią, a na rybach to się jakoś negatywnie nie odbija, bo to nie chodzi o to, że ja krytykuję, tylko po prostu tak. Tak sobie teraz, kurde, dopiero skojarzyłem to, nie? Taka cwana rzecz, znaczy cwana, no taka ciekawostka, nie? A ja tu się bawię z aklimatyzacją. No fakt, że oni tam mają tą wodę, pewnie leją jakąś tam, wiadomo, kranówkę, bo to dużo akwarii, sklep by chyba Ero się nie bawił w tyle akwarii, żeby tam czyścić wodę filtrami Ero i jeszcze odrzutu mieć drugie tyle. No powiedzmy, że, ale roślinne akwarium i tak będzie miało inne parametry niż akwarium, tak mi się wydaje, które jest, nie wiem, 20 razy mniejsze, 30 razy mniejsze i są tam małe ryby, tak wystawione, jak to wiadomo, na samym szkle do sprzedaży. No proszę, taka rzecz, czyli aklimatyzować? Czy olać tą aklimatyzację ryb? Oto jest pytanie. No. No cóż, dobra. No, dolejemy jeszcze im troszeczkę. Albo ulejemy. Najważniejsze, że mam jakieś zaufanie do tego sklepu. Od początku 98,9% zakupy robię właśnie w tym sklepie, tak i zakupy żywego, jak i całego innego sprzętu. Nie narzekam, nie mogę złego słowa powiedzieć. Nic mi się nie zdarzyło niespodziewanego. Nic mnie negatywnie nie zaskoczyło. Jeżeli chodzi o sklep Catfish w Szczecinie, mogę tylko dobre słowo powiedzieć i polecić każdemu. Tu na pewno.
jak ryby są jeszcze w aklimatyzacji, po transporcie, to uprzedzą, powiedzą, że to jeszcze jest kwarantanna, nie sprzedadzą. Tutaj, że tak powiem, naprawdę podchodzą do tego naprawdę naszego hobby czy swojego biznesu bardzo dobrze. Tam już kupiłem to drugie akwarium. Pierwsze też było u nich kupione. Żwirki, piaski, rośliny, korzenie, ryby, lampy, poprzednia i ta, grzałki zewnętrzne, wewnętrzne. Już reklamowałem grzałki dwa razy. Dwa razy mi wymieniono. Eheima, dwa razy mi padły. Kupiłem grzałki Eheima 3. Dwie mi padły, znaczy dwa razy mi padły, zostały wymienione. Teraz mam dwie już wymienione po gwarancji. Trzeciego już Eheima nie chciałem, to wymienili mi na Aquaela. Jeszcze nie pracowałem na tym Aquaelu. Leży nowy w szafce, nieużywany. Jest jako rezerwowy, bo już i Eheimów już powiedziałem, nie chcę. Psują się. Taka firma, psują się. Co ciekawe, wcześniej te, co mi się zepsuły, to były grzałki made in Germany. A te, na które mi wymienili w ramach reklamacji, to są made in Italy, co ciekawe. I teraz nie wiem, czy już nie ma produkcji w Niemczech i przeniesiono całą produkcję do Włoch, czy tylko jest część tu i w ramach reklamacji oni po reklamacji Germanów dają Italy. Czy to tylko taki przypadek, bo może to nie ma znaczenia, jakie przysyłają dla nich. A może ma, nie wiem. No też taka ciekawostka, taką właśnie zauważyłem. Zresztą to pokazywałem, te nowe opakowania było, jak o tych grzałkach film kręciłem, było Made in Italy, te, które po reklamacji. Może we Włoszech robią grzałki na reklamację, a w Niemczech niby te, które są w pierwszej sprzedaży. No choler cię wie. No dobra, w każdym razie cieszmy się, że mamy w Szczecinie i cieszmy się w Szczecinie i w okolicach, że mamy taki sklep w Szczecinie, bo to naprawdę jeden z najlepszych chyba sklepów tego typu w Polsce, który trzyma jakieś standardy i naprawdę standardy, które dla nas, dla hobbystów są ważne, tak? Dla nas, dla hobbystów są ważne. Najważniejsze to, jak się kupuje coś żywego, to mieć do takiego sprzedawcy jakieś zaufanie, że to, co żywe kupujesz, to jest zdrowe, dobre. No bo na sprzęty sprzedawca to już tak za bardzo nie ma wpływu. No oczywiście na żywe może też, bo poniekąd hodowcą nie jest sprzedawca. Ale tu jakoś się im ładnie udaje te żywe trzymać w dobrej kondycji, kupować w dobrej kondycji. To, co jest w złej, to chyba potrafią jakoś selekcjonować i nie dopuszczać do tego, żeby klient takie kupił. No jak ktoś nie przestrzega zasad aklimatyzacji czy innych zasad akwarystycznych, no to mu i zdrowa ryba padnie, wiadomo, nie? Jak nie poczeka, bo z niecierpliwości chce mieć ryby, a sklep ich jeszcze nie zaklimatyzował, nie poobserwował przez jakiś czas, nie przebrał, tylko chciałby kupić od razu, no to musi się liczyć z jakimiś stratami, tak? Ilości sztuk spośród zakupionych. Ale jeżeli wykażemy się cierpliwością, dozą rozsądku, to myślę, że powinno być bezproblemowo. Kolana, kolana. Starość nie radość, jak to mówię.
Dobra, pauza, bo to żeby się film nie przeciągał za bardzo. No to chyba czas puszczać ryby, wiaderko przygotowane. Ile czas trwał aklimatyzacji? Tak pi razy drzwi od 15 do 17. Jest 17:10. No myślę, że na spokojnie powinno to wystarczyć. Gdzie ja mam siteczko? Siateczkę. No, po tych nowych porządkach muszę się ogarnąć. Nie przygotowałem się. Moment. No okej, okay, nie znalazłem mojego standardowego z czarną siateczką, będzie z białą. No jeszcze troszkę stresu was czeka, ale już macie końcóweczkę. Chyba wszystkie. Tu jeszcze polejemy was czystą wodą akwarystyczną. I zapraszamy. Za 2 godziny karmienie, to się załapiecie jeszcze na jakieś żarełko. Wszystko. No, teraz będą sobie rozpoznawać teren, kolegować się z resztą ziomali. Bo podejrzewam, że to są od tego samego hodowcy. Także to będą pewnie młodsze pokolenie. Bo te moje wcześniejsze to miałem, kurde, nie wiem, czy rok, ale ponad pół roku na pewno. Tak mi się wydaje. To może być z tego samego, że tak powiem, chowu, bo to jest od jakiegoś tam hodowcy lokalnego, sklep się zaopatruje. Pewnie jest jakiś hodowca, który współpracuje. Bo widać, że są bardzo podobne do tych, co kupiłem wcześniej. Muszę przybliżać tak zamiast zoomem, bo nie chcę, żeby te kolory mi się zmieniły na czerwieńsze w aparacie, więc tak podstawiam, sorry za trzęsienie tym aparatem. No, teraz będą się większym statkiem ganiać nawzajem, bo one taką najczęściej tutaj takie mają taką zabawę, zajęcie, że ganiają się nawzajem jeden z drugim. Mam nadzieję, że im się tu spodoba. Lepiej to zawsze niż na samym szkle w sklepie. Te są ciekawe, tylko właśnie nie jestem pewien, czy to zapewniono mnie, że to endlerki będą takie czarno-białe. Chciałem właśnie, bo były troszeczkę takie różne miksy, ale chciałem, żeby mi wybrano właśnie najbardziej takie z tym białym tułowiem i czarnym ogonem. Kolejny.
Fajne takie kontrastowe. 5 sztuk wziąłem. Fajnie to wygląda. O, tu się trafił z dosyć kolorowym ogonem, ale też fajnie wygląda. Mam nadzieję, że nie wyrosną na zwykłe gupiki. Oby. No dobra. To ja już tutaj chyba nie mam nic więcej do przekazania. Dzięki, pozdrawiam. Hej, hej.